Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, na profilu. No i dzisiaj specjalny odcinek, który nagrywam z nowego autobusu, który jest na testach w mojej firmie. I dzisiaj akurat mam się okazję takim autobusem przejechać, zobaczyć go z zewnątrz, w środku od kabiny kierowcy. Bardzo fajny autobus z tego względu, że jest zeroemisyjny, czyli elektryczny, i takiego autobusu jeszcze u nas w firmie nigdy nie było, więc jest to niezła frajda się takim autobusem przejechać. Ja jeszcze się nim nie przejechałem, potem opowiem o wrażeniach, jak to wygląda po przejechaniu się takim autobusem. No ale najpierw zobaczycie go z zewnątrz, zobaczycie, jak wygląda to cudo, a potem ocenicie, czy wam się podoba, czy też te stare diesle, no bo tak to można powiedzieć, czy te stare diesle są ładniejsze, czy elektryczne wam się bardziej podobają, to ocenicie sami, także zapraszam do prezentacji. No i tak właśnie wygląda Electric Man Lion City 12e. Tak wygląda z zewnątrz. Silnik trakcyjny załączony. Powiem wam, bardzo fajny autobus. No, z zewnątrz prezentuje się świetnie. I tak prezentuje się całość. Wyświetlacze. No i słuchajcie, ja już jestem po pierwszym kursie. Wykonałem pierwszy kurs zeroemisyjnym elektrykiem Manem Lionem. No i powiem wam, wrażenia są jak na pierwszy raz bardzo fajne, z tego powodu, że w ogóle nie słychać silnika. No, od czasu do czasu załączą się wentylatory. No i bardzo fajna sprawa. No, ja uwielbiam, jak jest cicho w autobusie, kojarzy mi się to zawsze z tramwajem. No i tak samo jest właśnie w tym autobusie. Ma się wrażenie, że no, w ogóle nie ma takiego oporu podczas ruszania. Jest to gładkie ruszanie. Co ciekawe, nie ma tutaj w tym autobusie obrotomierza takiego klasycznego, gdzie zmiana biegów. Tutaj zmiana biegów też następuje, ale w troszkę w inny sposób, o którym w ogóle nie mam pojęcia. Ale tej zmiany biegów tutaj w ogóle nie odczułem, czyli płynnie się ruszało, płynnie się zmieniało biegi. No, warto zaznaczyć, że jest to automatyczna skrzynia biegów, więc kierowca tutaj za dużo do roboty nie ma. No, jest troszkę roboty podczas odpalania takiego autobusu, ponieważ taki autobus nie ma w ogóle stacyjki. Pierw należy załączyć akumulatory. No, żeby załączyć akumulatory, trzeba przytrzymać przycisk, następnie znowu przytrzymać przycisk. No i wtedy mamy taki przycisk Engine, czyli Start-Stop. I wtedy trzeba go przycisnąć, jeszcze kolejny przycisk trzeba przycisnąć, więc łącznie trzy guziki trzeba nacisnąć, żeby w ogóle tym autobusem ruszyć. Poza tym wszystko tak jak w starych modelach, tak w tym również to jest wszystko to samo. Guziki do otwierania drzwi niczym się nie zmieniło. Co ciekawe, zdziwiło mnie to, że w tym autobusie, no, jak ktoś wciśnie przystanek na żądanie, to jest taki fajny dźwięk dzwoneczka. No, ciekawe rozwiązanie. A jeśli chodzi o środek autobusu, to no, teraz możecie zobaczyć, jak to wygląda od strony pasażera, a czy te siedzenia są wygodne, to będziecie musieli ocenić sami. Być może kiedyś w dalekiej przyszłości ten autobus będzie jeździł regularnie na jakichś naszych liniach, więc będziecie mogli sami to ocenić. No to teraz idziemy do środka. Kabina kierowcy to na później. Siedzenia, rozstaw siedzeń. Kasowniki. Trzy pary drzwi. No i w Manie, tym co ja zazwyczaj jeżdżę, było tak, że siedzenia tutaj były ustawione w ten sposób, a tutaj jest
Tak, więc jest inne rozwiązanie zastosowane. W ogóle te siedzenia są troszkę niżej. No już wiadomo, brudne. Są troszkę niżej niż powinny, niż w tych starych manach. I tak to wygląda. Tutaj mamy prezentację, w ogóle prezentację na monitorze, jak. No i słuchajcie, ciekawe rozwiązania są w środku kabiny kierowcy. Do tego też przejdziemy, ale troszkę później. Najpierw opowiem, jakie w ogóle zmiany zaszły, jakie najważniejsze dla kierowcy zaszły zmiany w autobusie elektrycznym w porównaniu do Mana Liona 12, czyli takiego klasycznego Liona, który jeździ w komunikacji miejskiej w Gdyni. Zmiany, no, troszkę w przyciskach. Te przyciski są bardziej takie płaskie, gdzie łatwiej je obsłużyć. Poza tym są bardziej czytelne. No i co ciekawe, też regulacja kierownicy się zmieniła. Kiedyś było tak, że regulację kierownicy robiło się na podłodze, był taki guziczek, trzeba było hamulec mieć zaciągnięty, żeby w ogóle to uruchomić. Tutaj mamy przy kierownicy z boczku, mamy ten przycisk do regulacji kierownicy. Zobaczycie w ogóle, jaki pulpit jest śmieszny, bo jest zupełnie inny niż w Manie. Podczas regulacji kierownicy to też mnie bardzo zdziwiło. No i tych guzików w tym Manie jest troszkę więcej niż w zwykłym. No, żeby się zapoznać z tymi wszystkimi przyciskami, troszkę czasu by to zajęło, ale z tymi najważniejszymi, te najważniejsze przyciski są podobne, są te same. No i klakson jest na środku. Nie jak było w manach z boku, bynajmniej wynika z piktogramu. Nie sprawdzałem, wolę tego nie sprawdzać. No i ciekawa zmiana zaszła w schowkach. To też jest bardzo ważne dla kierowcy, bo my, przygotowując się do jazdy, mamy też swoje rzeczy. No i w tych manach, w których pokazuję wam na profilu, na Facebooku, jeśli nie oglądacie mojego profilu, to warto polubić taki profil. No i tam zobaczycie, że no, kierowca ma pełne wyposażenie, a tych schowków jest w tym autobusie bardzo mało, praktycznie w ogóle. A tutaj miłe zaskoczenie, tutaj mamy schowek bardzo duży przy drzwi do otwierania kabiny, no i tam możemy schować swoją torbę. Naprawdę duży, duży schowek, jeśli zobaczycie, no to bardzo duże miejsce tam jest. I to jest mega rozwiązanie, powiem wam szczerze, że bardzo fajne rozwiązanie. Kolejna rzecz to sterownik. Sterownik Pixel jest dotykowy, nie musimy się wysilać do góry, żeby zmieniać tablicy. Mamy wszystko pod ręką i mam wrażenie, że właśnie ten elektryczny autobus jest bardziej zrobiony pod kierowcę. No, jest bardziej ergonomiczny i to jest bardzo fajne. Ten ręczny w ogóle też jest przesunięty jakby na środek bardziej, nie bardziej z przodu, a ten pulpit też jest wyprofilowany, nie jest to takie płaskie. No i a propos schowków, przy kierowcy po lewej stronie również zobaczycie schowek taki mały na telefon czy na jakąś książkę. To również jest bardzo dobre rozwiązanie. I co ciekawe, co mnie zdziwiło, no nie widzę tutaj lampki do podświetlenia rozkładu. Być może gdzieś jest, być może coś przeoczyłem, a być może jej w ogóle nie ma. No i kolejna rzecz. To ładowarka USB. W starych manach była zapalniczka, no było wejście. Tutaj jest ładowarka na USB, więc to też jest kolejne nowoczesne rozwiązanie, tak jak w Solarisie, to tak samo tutaj na dwa wejścia i super, można sobie powerbanka jednocześnie słuchawki podładować, żeby nagrywać filmy, także to jest to, jako mnie kierowcy bardzo cieszy. No i kolejna rzecz to mikrofon. Mikrofon zawsze był z przodu pojazdu, on tak dyndał sobie, czasami działał, czasami nie. Tutaj to rozwiązanie jest inne, to też zaraz opowiem, że on jest bardziej z tyłu. Tutaj jest mikrofon, gdzie moja łapka, tam jest schowany mikrofon, czyli żeby wszystko było tutaj pod ręką. To tyle z nowości.
autobus jest wyposażony w różne czujniki, czujnik zmierzchu, z przodu szyby. Też lusterka za bardzo się nie zmieniły, są bardziej ergonomiczne, to na pewno są bardziej, według mnie, ładniej wyprofilowane, bo nie ma takich grubych luster, jak miały te many diesle, tylko mamy takie chudziutkie lusterka i to jest super. A jeśli chodzi o wnętrze pasażerskie, to jak widzieliście, to te siedzenia z tyłu są inaczej wyprofilowane. To jest właściwie jedyna różnica. Troszkę niżej są osadzone. No i tyle ze zmian. A i najważniejsza zmiana, którą bym zapomniał opowiedzieć, to taka, że mamy elektryczne wysuwanie rolet kierowcy, czyli tych tutaj rolet z boku i z przodu. Mamy to na przycisku. To też jest bardzo fajne rozwiązanie. Nie trzeba sięgać do przodu w starych manach. Żeby nie było, że nie lubię starych manów, uwielbiam stare many, ale żeby było jakieś rozróżnienie, to mówię, że stare many miały tak, że właśnie trzeba było sięgać do przodu, żeby tą roletę zdjąć. Tutaj nie, nic nie trzeba sięgać, mamy to na przycisku, wystarczy krótki ruch, przycisnąć przycisk i te rolety się same zasuwają i same rozsuwają. Także bardzo ergonomiczne rozwiązanie. I też kasetka do biletów jest wyżej, jest prawie na wysokości klatki piersiowej. W starych manach to było wszystko obniżone. Też man postawił na bardzo dużą ergonomię. I to bardzo ze strony kierowcy mi się podoba, bo my spędzamy w tym autobusie bardzo, bardzo dużo czasu i szczerze wam powiem, że ogromny ukłon. Według mnie to zostało dobrze wykonane. No i to by chyba było tyle. Jeszcze tu mamy na dole schowek, także sobie potem zobaczycie. Jest bardzo dużo tych schowków. Także trochę zmieniło się położenie radia. Położenie radia jest u góry, to trochę trzeba sięgnąć do tego radia. Nie ma na dole, a szkoda, bo mogłoby też być gdzieś pod ręką to takie radyjko, więc to jedyny minus, który tutaj znalazłem. No i brak tej lampki, to też na pewno. A tak poza tym wszystko tutaj jest w porządku. Lusterka podwójne, tak jak to było wcześniej. Dodatkowa zasłona na szybę, bo wiadomo, że roleta wszystkiego, całej powierzchni szyby nie zasłoni. Zawsze w tych rogach to słońce jednak oślepia i tutaj wykorzystano taką zasłonkę, przysłonkę, że tak powiem, do przysłaniania tego rogu. I to by było na tyle, to by było na tyle. Zobaczcie, jak to wygląda w środku. No i potem opowiem, dlaczego jeżdżę tym autobusem. No i do kiedy w ogóle można nim pojeździć. Kabina kierowcy. Zobaczcie tutaj fotel. I co ciekawe, w manie starym dieslu były białe przyciski do ustawienia fotelu, to są czarne. Jest takie ciekawostki, żeby otworzyć drzwi od kabiny kierowcy, trzeba nacisnąć ten przycisk, to jest odblokowanie drzwi, inaczej tych drzwi nie da się otworzyć. Sterownik do zmiany tablic, pulpit z panelem do ogrzewania jest tutaj jak w hybrydach, w tych starych manach było z boku po lewej stronie, przyciski obsługi pasażera. Pulpit w elektryku, jak widzicie, nie ma, jakby to powiedzieć, nie ma obrotomierza, jest taki inny obrotomierz tylko z napisami off, on, no wiadomo, że to jest autobus elektryczny, panel od świateł i panel od szyb i od uruchamiania silnika ręczny, no i miejsce na rozkład jazdy. Radio jest tutaj rozwiązane u góry, rejestrator, kamery, lusterko,
Zobaczycie na to lusterko zewnętrzne, jest trochę inne, ale typowo manowskie, z lusterkiem na przód, żeby widzieć linię zatrzymania. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Tutaj lusterko dwustrefowe, też super sprawa. Także tak to wygląda. Panel do zmiany biegów znajduje się tu. Światła, trochę tych funkcji jest, tych świateł. Ustawienie kierownicy mamy, w manie było na guziku na podłodze, tutaj jest akurat tutaj, no musimy to przycisnąć i wtedy nam się zmienia i tu blokujemy. Tak to wygląda właśnie, tu jeszcze mamy godzinę, na sterowniku też mamy godzinę, także no myślę, że jest ok. Zobaczymy jak będzie jazda. Jeszcze tutaj co ciekawe, wieszak dla kierowcy. No i to, czego brakowało w normalnych manach, w dieslach, to to, że jest schowek dla kierowcy. I to taki dosyć pojemny. Także bardzo fajna rzecz. W poprzednich manach, Lionach, tego brakowało. No tutaj akurat to jest zastosowanie specjalne, wieszak na kij do otwierania rampy. No ja to tak nazywam kij. No i co ciekawe, to jest miejsce jeszcze na kubek, ładowarka i mikrofon jest z tej strony. Tu zawsze był z przodu mikrofon, a teraz jest z tej strony mikrofon. Także super sprawa. No i tak to wygląda. Mamy ustawienie lusterek prawy i lewy na osobnym przycisku. Schowki dla kierowcy. Tutaj mamy schowek, tu też mamy schowek, no i wyprofilowany jakby bok, piksel, rolety automatycznie zasuwane u góry, tu mamy do tego przycisk na rolety, na szyby, także jest przycisk, owiewka na światło, no i nie widzę tutaj lampki od kierowcy, tego tutaj nie ma. No i słuchajcie, jeszcze tylko dodam na koniec, że przy otwieraniu drzwi same się przyłączają kamery na monitorze na wysiadających pasażerów, czyli z tego ogólnego widoku pasażerów same kamery się przyłączają na widok progu drzwi, no i potem po zamknięciu tych drzwi same powracają do normy, także fajna funkcja. No i słuchajcie, przyznacie, że bardzo fajnie to wygląda. No, pokazałem ze wszystkich możliwych stron ten autobus, także myślę, że sobie z tego coś wyciągniecie. Zawsze można ten film zatrzymać. A jeszcze propos, tutaj znalazłem w schowkach instrukcję obsługi do autobusu. Jeśli ktoś by chciał poczytać, no to ma ona tylko więcej niż ustawa Nowego Ładu. Ma 700 stron instrukcji do mana z napędem elektrycznym. Jeśli ktoś by chciał przeczytać, to śmiało, jeśli będzie jeździł tym autobusem, to taka instrukcja tutaj się znajduje. Ja niestety nie mam tyle czasu, żeby ją przeczytać, a nawet by mi się nie chciało, żeby tej instrukcji czytać, więc jej po prostu nie będę czytać. No i powiem wam, dlaczego ten autobus jeździ na linii 191, bo to też jest ważne, że dzisiaj jadę na linii 191 Koleczkowo przez Kielno, no i Kielno przez Koleczkowo, to właśnie te kierunki, i dzisiaj jest niedziela. I dlaczego właśnie dzisiaj, dlaczego właśnie tym autobusem? Ten autobus został wypożyczony ze Starachowic, z siedziby MANA, no i słuchajcie, został wypożyczony na testy. Dlaczego na testy? Dlatego, że jest to nowy autobus, który MAN wyprodukował, elektryczny, no i taki przewoźnik mógł sobie taki autobus po prostu wypożyczyć. No i tak się stało akurat, że w firmie, w której pracuję, no, mój pracodawca wypożyczył taki autobus i na tydzień od zeszłego tygodnia, od świąt, od soboty, jeździł na linii 191 jako autobus testowy. No i tak się złożyło, że ja w grafiku akurat miałem ten dzień i dzisiaj ostatni dzień, i niedziela 24 kwietnia, tak się złożyło, że mam okazję się nim przejechać. I właśnie to jest ostatni dzień
takiej możliwości, więc po emisji tego nagrania już niestety się nim nie przejedzieć. Także no, zobaczcie, no, nasza praca jest bardzo ciekawa z tego względu, że czasami możemy trafić właśnie na takie smaczki, które no, możemy pojeździć sobie nowymi autobusami przez zupełny przypadek, przez testy, bo przewoźnik testuje sobie autobus i wtedy możemy sobie nim pojeździć. I to jest fajna sprawa, fajna strona pracy kierowcy, że wtedy wypadamy jakby z tej rutyny, no bo nowe autobusy zawsze są zaskoczeniem dla kierowcy, zawsze są taką nowością, więc to zawsze dodaje takiego kopa, żeby przyjść do pracy. No ja akurat wagi do takich autobusów nie przywiązuję, no są o tyle ciekawe, że są elektryczne, no i to wnętrze to zawsze ciekawi, ale do jakiejś tam wartości do tych autobusów nie przywiązuję. Dla mnie nie ma znaczenia, jaki to jest autobus, ważne, że jadę. I tak to wygląda. No żeby też tego filmu nie przedłużać, bo widzę, że trwa już ponad 20 minut, także myślę, że na tym skończymy. No co tu dodać? No, sama jazda jest ok. Troszkę szybciej mógłby ruszać z miejsca. Poza tym jest w miarę ok. No, próbowałem nim jeździć na. No bo trasa z linii 191 jest i trochę w terenie zabudowanym, i trochę na szybkim jakby tempie, więc no, wypróbowałem szybkie tempo. No oczywiście przepisowo, tak, bo przez Kielno można rozpędzić się do maksymalnie 70 na godzinę. Jest taki odcinek przez Kam, parę set metrów i powiem wam, że w miarę fajnie się jedzie, tylko oczywiście ten autobus nie nadaje się na nasze polskie drogi, bo wiadomo, że nasze polskie drogi nie są do tego przystosowane w ogóle do nowych autobusów, ale to inna strona medalu. Także myślę, że był to bardzo ciekawy odcinek i mam nadzieję, że będziecie subskrybowali z tego powodu mój kanał i będziecie po prostu mieli na uwadze to, że no, w tej, że czasami można trafić na autobusy właśnie elektryczne. I to też sprawia, że trend, który nastał w Polsce, nie tylko w Polsce i na całym świecie, taki boom na autobusy elektryczne, że to już jest tutaj wokół nas, że to się dzieje naprawdę. I niech się dzieje, ale i tak diesle mają swoje zalety i wady, tak samo autobusy elektryczne mają swoje zalety i wady. Także to by było na tyle, dziękuję za oglądanie, skomentujcie, czy jechaliście już tym autobusem, czy nie, jak wrażenia, co uważacie na ten temat, także bardzo serdecznie zapraszam do komentowania i do następnego odcinka.